Organizatorzy mieli nosa. Na wtorkowych konsultacjach w sprawie przebudowy ulicy Sobieskiego ludzie stawili się dość licznie. Ostatni etap tego realizowanego od kilku lat zadania obejmuje między innymi budowę ronda na skrzyżowaniu z Krasińskiego. Plany zakładają też lifting ulicy Krakowskiej od Lwowskiej do ronda Poniatowskiego. W projekcie przewidziano rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo ruchu. Wśród nich sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Krakowskiej i Gnieźnieńskiej oraz azyl dla pieszych przy skrzyżowaniu Sobieskiego z ulicą Chrobrego. Planowana jest też dobudowa chodników, położenie nowej nakładki jezdni i zmiana lokalizacji niektórych przejść dla pieszych. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Czy ta droga nie ograniczy warunki, które ma spełniać, żeby jadąc od Regionowa w kierunku przystanku skręcać można na posesję w lewo? Czy nie będzie wymagane, żeby objeżdżać i z drugiej strony, z prawej skręcać? Wszędzie, gdzie jest to możliwe, jest linia ciągła, jest tak zwana cegiełka zastosowana. Czyli będzie można swobodnie skręcić w lewo na posesję. Zgromadzeni w arenie mieszkańcy w przeważającej części zdawali się mówić głosem pieszych, stąd próby rozjaśnienia projektu kolejnymi światłami. Interesuje to nas, nauczycieli, rodziców, to, czy tam jest możliwość wstawienia świateł po prostu, tak? Bo samochody nie przypuszczają tych pieszych. Jest po prostu niebezpieczne. Jedne czy dwa światła więcej nie stanowią o tym, że budżet się nam zawala. To jest kwestia praktyczna. Czy ilość ruchu pieszego albo ruchu samochodowego, tego poprzecznego do Sobieskiego, usprawiedliwia wybudowanie na pełni sygnalizacji świetlnej albo świateł ostrzegawczych? Obawiamy się po prostu tego, że jeśli zbudujemy tym za wiele świateł, to droga straci swój główny cel, nie będzie spełniała swojego głównego celu, nie będzie przynosiła ruchu z jednej części miasta na drugą. Jeśli zbudujemy co 100 metrów ronda i światła, to kierowcy będą wybierali inne rozwiązania, będą jeździli ulicami osiedlowymi, drogami lokalnymi po to, żeby zaoszczędzić minutę czy dwie. Skoro już wspomniano o rondach, część osób chętnie umieściłoby jedno przy hali Arena. Pewne kontrowersje wzbudził wśród zainteresowanych właścicieli pomysł na uczynienie skrzyżowań bardziej przejrzystymi. Powiększenie tak zwanego trójkąta widoczności miałoby się odbyć kosztem fragmentów położonych w pobliżu działek. Oznaczać to będzie wywłaszczenie nieruchomości tego metra, dwóch czy trzech metrów kwadratowych, oczywiście zgodnie z wyceną rzeczoznawcy i wypłatą odszkodowań w tym zakresie, oraz konieczność przestawienia ogrodzeń, które w tym miejscu się znajdują. Co do świateł na przejściu przy Gnieźnieńskiej, na nie zielonego światła jeszcze brak. Mamy pewien dylemat dotyczący tego, czy zrealizować tam jak najszybciej sygnalizację ostrzegawczą, czy to jest możliwe jeszcze w tym roku przy przyspieszeniu prac, czy też poczekać na ten duży projekt, który właśnie konsultowaliśmy i zbudować tam pełną sygnalizację świetlną, ale dopiero w przyszłym roku. Więc tutaj wskazania mieszkańców nie były jednoznaczne. Jednoznacznie natomiast ludzie wyrazili obawę dotyczącą wizji sunącego ulicą Sobieskiego sznura ciężarówek. Na szczęście tak wcale być nie musi. Jest idea taka, żeby w ogóle w całym powiecie na drogach powiatowych ograniczyć ruch pojazdów ciężki do 16 ton z wyłączeniem ruchu lokalnego. Czyli chcielibyśmy, żeby po naszych drogach nie jeździły tranzytowo samochody ciężarowe, natomiast te, które obsługują mieszkańców, dowożą towar na budowę, na przykład materiały, żeby one mogły spokojnie po naszych drogach podróżować. Już w trakcie wtorkowych konsultacji starosta zauważył, że część postulatów wzajemnie się wyklucza. Dlatego propozycje mające chronić interesy pieszych i kierowców jeszcze raz, już na spokojnie, będzie można zweryfikować.
Opublikujemy listę wniosków, która została zgłoszona podczas tych konsultacji. Poddamy je ocenie ekspertów. Będziemy uzgadniać z władzami miasta, które są również współsponsorem tego projektu. I myślę, że w ciągu kilku tygodni zaproponujemy końcowe wnioski z tych konsultacji. Będziemy czekać na opinie społeczne. Jan Grabiec sądzi, że część wniosków spotka się z protestami pozostałych mieszkańców. Niezależnie od tego, do końca września powiat chce zakończyć projekt, aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków rządowych. Dzięki temu cała wyceniana na prawie 5 milionów złotych inwestycja doczekałaby się realizacji już w przyszłym roku.